Witajcie. Kolejny odcinek klasycznej przygody. I tym razem jest z nami Mercedes C-klasa w dość niespotykanej wersji C280. Więc silnik 2.8 V6, 197 koni. Napęd na koła tylne, oczywiście. Zobaczcie, Mercedes C-klasa w wersji kombi W202, oczywiście, czyli następca modelu 190, czyli tego Baby Benza, który występował tylko i wyłącznie w wersji sedan. Mercedes C-klasa już W202 występuje w wersji sedan i wersji kombi. Tak jak widzicie, i tutaj mamy jedną z najmocniejszych odmian C280. Ten model Mercedesa był produkowany w latach od 1993 roku do 2001, kiedy zastąpiła go kolejna odmiana, a więc W203. Ten samochód pochodzi z 1997 roku. Zobaczcie, jest w bardzo ładnym stanie blacharskim, oryginalnym stanie zachowania. Niewielki przebieg jak na auto 24-letnie. Samochód z pełnym wyposażeniem, więc oczywiście klimatyzacja, oryginalne radio CD już. Skrzynia biegów, pięciobiegowy manual. Była dostępna oczywiście skrzynia automatyczna. Fotele w tapicerce materiałowej. Wersja Elegance, więc mamy chromowane nakładki zderzaka, chromowane klamki, chromowane listwy. Jesteśmy tutaj koło lotniska w Modlinie, więc słychać samoloty, które startują. No i przepiękne listwy progowe z napisem Elegance. Samochód posiada też tempomat, tutaj uruchamiany tą dźwignią. Wszystkie światła łączne przeciwmgielnymi są obsługiwane tym pokrętłem. Tutaj mamy otwieranie maski i zobaczymy tą jednostkę napędową. Przypominam, tutaj jest 2,8 litra, 197 koni w układzie V. Czekajcie, muszę tu sobie jakoś pomóc. O. Obudowane plastikami. Silnik w układzie V. Zobaczcie, widać, tutaj mamy jeden rząd cylindrów, po drugiej stronie drugi. Samochód, zobaczcie, jak na swoje lata, w bardzo dobrym stanie. Posiada kilka mankamentów, aczkolwiek one wynikają bardziej z racji wieku niż zaniedbania tego egzemplarza. Jeśli ktoś by się pytał, czy to oznacza, że to było malowane? Nie. W Mercedesach oryginalnie właśnie te grzybki były malowane. W każdym. Także one powinny być malowane. Gdzie pojawia się rdza w tych Mercedesach, na co warto zwrócić uwagę? Błotniki przednie na łączeniach zderzaka przedniego z błotnikiem. Tutaj ten błotnik chyba był już malowany. Zobaczmy z drugiej strony. O właśnie. Tutaj często pojawiają się wykwity. Tak samo tutaj w tym miejscu. Samochód jest na opcjonalnych felgach. 17. 205, 50, 17. On seryjnie wychodził na 15-calowych felgach. Tylne błotniki. Również łączenie z zderzakiem, z listwą. Widzicie, znowu tutaj mamy. Natomiast tu
Zobaczcie, tutaj jest wyjątkowo zdrowy, tu delikatnie drzwi na dole, ale to jest wszystko, powiedzmy, taka kosmetyka. Samochód posiada bagażnik 430 litrów, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście seryjna siatka odgradzająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej, jak i roletka zwykła, materiałowa, tak jak 210 w okularze, jak W124. Z drugiej strony, oczywiście wszystkie te modele Mercedesa, które miały tutaj uszczelkę, więc W124, widzicie, tutaj często zbiera się woda i ona po prostu nie jest odparowywana, no bo nie ma jak, bo tu jest guma i tu lubi to zacząć rdzewieć. Więc to bardzo ważne, to trzeba zrobić, żeby tego nie zaniedbać. Auto 98 rok i szyby, zobaczcie, również 98. Oryginalne wlepki. Korek wlewu paliwa również ze znaczkiem, zobaczcie, Mercedesa. Samochód posiada 4 elektryczne szyby. Zobaczcie, jak ładne jest to wnętrze. Nic nie jest podarte, poplamione. Marcin, właściciel tego samochodu, jest takim estetą, jeśli chodzi o auta. Zobaczcie tu, jak wszystko ładne jest, widzicie? Tutaj z tej strony przednie drzwi. Więc on dba bardzo o ten samochód. Zobaczcie, w jakim to jest stanie. Wszystko jest czyściutkie. Nic nie jest zabrudzone, poplamione. Samochód posiada 4 poduszki powietrzne, bo ma 2 czołowe i też boczne. No ale zobaczmy, jak ten silnik pracuje. Kluczyk typu rybka. Wrzucimy na luz ze sprzęgłem. Zobaczcie, pali od dotknięcia. Naprawdę w pięknym stanie jest ten samochód. Ładna też jasna podsufitka. No i lata 90, więc zobaczcie, wszechobecne drewno. Tutaj mamy drewno, tu mamy drewno, tu mamy drewno, tu mamy schowek, gdzie też jest drewno. Tutaj mamy drewno, w tylnych drzwiach oczywiście też drewno. Samochód nie jest duży, to jest klasa taka kompaktowa, ale posiada wystarczającą ilość miejsca dla 4 osób, chociaż jest zarejestrowany oczywiście na 5 osób. Tu widzicie też z tyłu mamy 5 zagłówków. Bardzo duża kultura pracy tego auta. Mamy popielniczkę. Zobaczymy, czy zapalniczka używana, czy nie. Zobaczcie, w jakim stanie zapalniczka. Nieużywana. Pięknie. Mamy tutaj wyłączenie systemu ASR. Wycieraczki wraz ze spryskiwaczem tylnej szyby. Światło awaryjne. Blokowanie. Musiałbym zamknąć drzwi. Blokowanie drzwi centralnym zamkiem i odblokowywanie
Możemy wyłączyć alarm na czas holowania auta. No i oczywiście dwustrefowa klimatyzacja w tym wypadku dla kierowcy i dla pasażera. Ogrzewanie tylnej szyby, wyłączanie klimatyzacji i obieg wewnętrzny z systemem REST. System REST pozwalał wciąż utrzymywać temperaturę wtedy, kiedy silnik nie pracował. To był taki system opatentowany przez Mercedesa. Radio Mercedesa 10 CD, więc być może ma gdzieś zmieniarkę. O, bardzo ładnie gra, super. No i tutaj mamy włączanie wycieraczek, jak to w Mercedesach, i tempomat. Dobrze, wyłączymy go. Ustawimy go na biegu. Napiszcie, co sądzicie o wyglądzie tej C-klasy. Czy wam się podoba ten kolor, ta felga? Ja uważam, że te relingi, zobaczcie, te takie już poliftowe nakładki na zderzaki na dole, fajnie, w tym lakierze bardzo ładnie to wszystko współgra. Mercedes C-klasa 2.8 V6 w manualu, 98 rok. Kochani, obiecałem sobie, że będę się streszczał, więc na tą chwilę to wszystko. Serdecznie was pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach klasycznej przygody. Cześć!